Dzień dobry albo dobry wieczór. 14 marca w niedzielę czwartą pasyjną, niedzielę letarę. Chciałbym podzielić się z wami kilkoma myślami dotyczącymi Ewangelii Jana 12 rozdziału. A byli niektórzy Grecy wśród tych, którzy pielgrzymowali do Jerozolimy, aby się modlić w święto. Ci tedy podeszli do Filipa, który był z Betsaidy w Galilei, z prośbą mówiąc: Panie, chcemy Jezusa widzieć. Poszedł Filip, powiedział Andrzejowi, a Andrzej zaś i Filip powiedzieli Jezusowi. A Jezus odpowiedział im, mówiąc: Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje. Lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Jakiś czas temu założyliśmy sobie w domu budkę lęgową dla szpaków. Czekaliśmy dość długo, okazuje się, że dłużej niż akurat znajomy, który zrobił dla nas tą budkę. I dzisiaj, nagrywam te słowa w piątek, pojawiła się parka. Pięknie zaczęły śpiewać i zaczęło się tam sporo wokół tej budki dziać. Mówię o tym dlatego, że szpaki to jest w ogóle bardzo ciekawe zwierzę, ciekawy ptak. Bo okazuje się, że jeżeli ptak znajdzie w danym roku miejsce, w którym będzie mógł złożyć jaja, to do tego samego miejsca co roku, jeżeli oczywiście przeżyje, powracając z ciepłych krajów, co roku będzie składał jaja w tym samym miejscu i potraktuje to miejsce jako swój własny, już docelowy dom. I co się okazuje? Jeżeli jakieś inne ptaki albo szpaki młodsze będą chciały w tym samym miejscu założyć swój dom, to te ptaki będą ze sobą bardzo zajadle walczyły. Bywa nawet, że będą walczyły na śmierć i życie. Co łączy szpaki z dzisiejszym tekstem? Zobaczcie, w ogóle jest taka dość ciekawa sytuacja, w której przychodzą Grecy, czyli dla Żydów, czy Filipa i Andrzeja, osoby z innej kultury, przychodzą pewnie zaintrygowani osobą Jezusa i pytają Jego uczniów, myślę, że naturalnie, że chcieliby poznać tego nauczyciela, tego uzdrowiciela troszkę bliżej. Okazuje się, że Filip nie jest w stanie za bardzo sam zareagować. Idzie do Andrzeja, pewnie po jakiejś konsultacji dopiero idą do Jezusa. I ten moment zastanowienia się, ten moment, w którym okazuje się, że Filip nie jest w stanie jakby sam powiedzieć: okej, dobrze, to chodźcie do Jezusa, zaraz go wam przedstawię, zobaczycie, kim jest. Ten moment zastanowienia daje mi taki, sprowokował mnie do tego, żeby zastanowić się, dlaczego, jaki jest problem. I myślę, że to jest rzeczywiście jakby moja próba zrozumienia tego zachowania, ale wydaje mi się, że za tym wszystkim może być kilka rzeczy. Być może Filip boi się utraty swojej pozycji. No, miał ją niezłą, był uczniem, no a tutaj znowu ktoś obcy przyjdzie, no nie wiadomo, czy nie będzie od niego lepszy. No wiecie, takich dywagacji mogło być cała masa. Pojawia się być może jakaś zazdrość, może zaborczość. Ale myślę, że też, i to chyba jest najbardziej prawdopodobne, że Filip nie był do końca przekonany, czy Jezus powinien z Grekami rozmawiać. No skoro jest Żydem, no to przychodzi do Żydów. Jeżeli mówił cokolwiek o tym, że jest zbawicielem kogokolwiek, no to raczej Filip podejrzewał, że jest zbawicielem, ale Żydów. A Grecy, no umówmy się szczerze, no z nimi nie musi rozmawiać. Niemniej jednak po konsultacjach z Andrzejem dochodzi do tego spotkania i Jezus mówi bardzo znamienite słowa, które myślę są dzisiaj bardzo ważne. Natomiast co łączy szpaki, dzisiejszy tekst i być może naszą dzisiejszą rzeczywistość? Mam wrażenie, mogę się mylić, ale mam takie wrażenie, że dzisiejszy Kościół też jest poniekąd tak troszkę zazdrosny, też się troszkę boi, też jest zaborczy w kontekście właśnie przychodzących nowych ludzi do Kościoła. Myślę, że starym już takim przykładem jest to, że niektórzy oburzają się, nasi starzy parafianie albo parafianie naszych kościołów, kiedy przychodzą do swojego kościoła, swojego, oczywiście tutaj jakby duży kwantyfikator swojego własnego kościoła, w którym się wychowali, byli ochrzczeni i najprawdopodobniej konfirmowani, przychodzą którejś niedzieli, okazuje się, że na ich miejscu no, siedzi jakaś być może rodzina, która przychodzi z zewnątrz, nieświadoma absolutnie tego, że te miejsce akurat do kogoś należy. Nie zawsze dochodzi do takiego momentu, w którym ktoś tam bezpośrednio zwraca uwagę, ale bardzo często po mimice twarzy, po zachowaniu widać, że no jest tu pewien problem. I tak sobie myślę, że
Nie jest to pewnie spojrzenie na całość Kościoła i nie jest to pewnie jakiś wielki, ogromny problem naszego Kościoła, ale myślę, że jest to jakiś problem, gdzie okazuje się, że my jako chrześcijanie, już w jakiś sposób ochrzczeni, być może wychowani, być może konfirmowani, a być może konwertowani, zalegamy w naszych miejscach i jesteśmy o te miejsca w stanie bardzo często walczyć, bardzo zajadle, okazywać to, że to są nasze miejsca i to jest nasze, że to jest tylko dla nas, nie mając świadomości tego, że tak naprawdę chodzi właśnie o to, żeby informacja o Jezusie i miejsce, w którym o tym Jezusie ludzie muszą słyszeć, musi być komfortowe. Ludzie nie mogą czuć się źle. Przychodząc pierwszy raz, no, mogą nie wiedzieć, że przychodzą do miejsca, które ma jakieś tam ponumerowane miejsca, albo być może jeszcze oczywiście przenośni zachowane dla kogoś. Natomiast myślę, że za tym mogą być właśnie rzeczy, o których mówiliśmy wcześniej, to znaczy o zazdrości, o zaborczości, o utracie pozycji, jaką się ma w danym zborze. I tak sobie myślę, że to jest na pewno wielki problem, jeżeli Kościół myśli o tym, żeby rosnąć, żeby iść do przodu i żeby przyjmować nowych ludzi. Jeżeli ludzie dzisiaj, którzy są w Kościele, nie będą otwarci, nie będą szukali możliwości spotkania z drugim człowiekiem, nie będą na tyle otwarci, żeby posłuchać drugiego człowieka, to Kościół nie będzie rósł. To Kościół, myślę, że spotka trudny los, ale los, w którym okaże się, że no, dożyje swojego kresu. Tylko kościoły, które będą otwarte, tylko kościoły, które nie będą blokowały miejsc, jakkolwiek by to brzmiało, dla poszczególnych nowych ludzi, mają szansę na to, żeby pójść do przodu. I tak sobie myślę, że fajnie by było, żeby jak najwięcej ludzi dowiadywało się o tym, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem świata, że jest tym, który ratuje ludzkie życie. A głupio by było, gdyby się okazuje, że właśnie przez miejsce, zajęte miejsce, świadomie zajęte miejsce, ktoś może poczuć się źle i stwierdzić, okej, no to chyba ja nie tego oczekuję, przychodzę do miejsca, w którym chciałbym się dowiedzieć, chciałbym się poprawić, a spotykam ludzi, których spotykam też i na ulicy, którzy są niemili, którzy są mało otwarci, którzy nie chcą mnie przyjąć. To tak sobie myślę, że to jest chyba dla nas dzisiaj ważne, abyśmy mieli świadomość tego, żeby nie zachowywać Jezusa dla siebie, nie wstydzić się, jakby nie być zazdrosnym też o Niego, ale aby, jeżeli jest taka możliwość, to żeby stwarzać możliwość otwartości i takiej gotowości do tego, żeby tego człowieka, kimkolwiek on jest, dzisiaj przyjąć. Tak więc życząc dobrej niedzieli, błogosławionej niedzieli i dobrego tygodnia, życzę Wam, abyście zostali z Bogiem. Do zobaczenia.